wam, jak jest w Sejmie i przeczyta wam bajeczkę, tak? Bajeczkę. To zapraszam. Ale teraz? Teraz? Tak. Teraz? Teraz? Dobrze. No właśnie, najważniejszy to taki piknik porządny na kocyku. Ja też bym dzisiaj chyba panów zaprosił. Proszę, krzesełko mamy. Nie. Na co teraz są bajki pewnie? Ale będziecie słyszały tam bajkę. Chodźcie tutaj bliżej. Ale Ada, chodźcie bliżej. Tak. No to powiedzcie, kto wam czyta? Mama czyta bajkę, a jaką bajkę? A nie będziecie słyszeć. Chodźcie, bo pani cicho. Chodźcie. O, co jest? Usiądź. Alunia, siadaj, chodź. Siadaj, proszę. Wiesz co, to trzeba je tak zasnąć łapką albo rzeczywiście myszką. Musicie się patrzeć, żeby te myszki nie były. Słucham. Słuchajcie, ja postaram się, ja jestem taką straszną panią w okularach. No to po cichu. Też sobie założę okulary. Proszę bardzo. I teraz są większe litery, to jest zupełnie rzeczywiście myszki potwornie gryzą. Słuchajcie. Czy bajeczka o kopciuszku wam się może spodobać? Tak, właśnie. 20 razy, ale jak ja przeczytam, to będzie zupełnie inna bajka, ja myślę, wiesz? Dawno, dawno temu żyła sobie śliczna, pracowita dziewczynka. Zawsze te dziewczynki są bardzo pracowite, prawda? No właśnie. Płynna komara. Płynna komara, to jest właśnie, myszki strasznie gryzą. A może ja wam opowiem bajkę lepiej, co? Może być, ja wam opowiem bajkę. Może ja znam taką jedną piękną bajkę. Piotru, Wojtuś, słuchamy. Jedną taką piękną bajkę, którą zawsze opowiadam dzieciom. Moje dzieci bardzo lubią bajki z buzi. Tak. Jedna dziewczynka ma 9 lat. Taka chłopiec, dziewczynka bliźniaki, które mają lat 12, czyli chodzą już do szkoły, ale też bardzo lubią bajki. Więc ja wam opowiem taką bajkę z buzi. Opowiem wam taką bajkę o dziewczynce malinie. W ogóle nie miała przyjaciół, bo siedziała przez całe dnie w domu, nie mogła wychodzić, bawić się, mieszkała daleko od ludzi. I wyobraźcie sobie, że ta dziewczynka malinka najbardziej lubiła wyglądać przez okno. To było jej ulubione zajęcie. Pewnego dnia, kiedy tak siedziała przy oknie, długo, długo patrzyła i zobaczyła w takiej zaospie śniegowej jakieś kolorowe miejsce. Bardzo jej się, bardzo by chciała pójść, ale pomyślała sobie, że jak wróci mama, to ona pójdzie i zobaczy, co w tej takiej wielkiej pryzmie śniegu leży. I tak zrobiła. Mama wróciła i ona powiedziała, mama, ja na chwilę chcę pójść na dół, bo ja zobaczyłam tam bardzo, bardzo daleko taką wielką, kolorową plamę. Muszę iść zobaczyć, co tam jest. Pobiegła bardzo szybko i zobaczyła, a tam w takiej wielkiej pryzmie śniegu, w takiej zaspie, kolorowa. Z jednej strony był taki obrazek, na którym było wesołe miasteczko. Były koniki wyjane, namalowane, piękne, z takimi wielkimi grzybami. Na drugiej był piękny ogród, huśtawka. Cała ta piłka była pomalowana w takie ogromne, ogromne obrazy. Wyobraźcie sobie, że ona ją szybko zabrała, tylko była bardzo brudna. Ta piłka była tak brudna, że dziewczynka nie wiedziała, jak ją ma przynieść. Kiedy ją przeniosła, postanowiła ją szybko włożyć do wanny. Jak ją włożyła do wanny, to ta piłka nagle zaczęła lśnić. Takie promienie od niej zaczęły wybiegać. Zrobiła się kolorowa, piękne kolory, różowy, złoty, niebieski. Zrobiła się jak nowa w tej wannie. Dziewczynka się troszkę zmartwiła, bo pomyślała, że mamę okłamała, że idzie po starą piłkę. A tu nagle w wannie piękna, nowa piłka. Więc zabrała ją szybko do pokoju, schowała za łóżko swoje i postanowiła wieczorem pobawić się tą piłką. Rzuciła ją na podłogę i w tym momencie, kiedy piłka odbiła się od podłogi, na podłodze pojawiła się kareta. Piękna kareta, a w tej karecie 10 lat, każda ich jest psów. Jeden chłopczyk jest. On był furmanem, czyli takim od podłożenia karecie, takim w pięknej libery. I dziewczynka pomyślała sobie, że to jakiś czar. Strasznie się tego przestraszyła, a znowu schowała piłkę.
Następne karetę wstawiła za łóżko i następnego dnia nie dotykała już pyłu, ale zobaczyła, że na podwórku, siedząc przy oknie, zobaczyła, jak bawią się dzieci. Te dzieci nie miały się czym bawić. Miały jakąś jedną starą, szmacianą piłkę, pobrudzone huśtawki, właściwie nie miały się czym bawić. Nie miały z czego ulepić bałwana, bo był brudny już śnieg. Dziewczynka postanowiła zrobić im piezę. Zabrała szybko piłkę, poszła na podwórko i uderzyła nią tak o ścianę. Wy uderzacie o ścianę piłką czasami? Nie. No, a ja uderzam. Ja czasami rzucam piłkę, uderzam o ścianę. Ta dziewczynka uderzyła piłką o ścianę i nagle przed domem, tam gdzie bawiły się dzieci, pojawiła się piękna lokomotywa. W tej lokomotywie wszystko się ruszało, szumiało. Lokomotywa była kolorowa. Było wiele napisów. Każdy wagonik miał jakiś inny, to był jakiś inny zwierzaczek. Dziewczynka uznała, że ta piłka jest magiczna, ale przecież ona się nie może przyznać, że ma taką czarodziejską moc, jej piłka. No ale pomyślała sobie, że przecież może zrobić tylu ludziom wiele przyjemności. Jeśli ta piłka, uderzając o ścianę, wyczaruje jej kolejną lokomotywę, no to przecież wszystkie dzieci mogą być szczęśliwe. I tak każdego dnia skradała się do różnych ludzi, bardzo nieszczęśliwych, którzy siedzieli sami w domu. Uderzała piłką o podłogę albo o ścianę i wtedy wyczarowywały się różne wspaniałe rzeczy. Najważniejszą rzeczą, którą chciała zrobić, to chciała sprawić, żeby już dzieci na świecie nie były samotne, żeby nie siedziały same w oknie, żeby miały się z kim bawić, żeby miały zabawki. I ta piłka spełniała marzenia. Ona była czarodziejska tylko dlatego, że spełniała marzenia dzieci. Piękna bajka o Malwince, dziewczynce. No właśnie, to są bajki z buzi. W moim domu najczęściej opowiadam. Jeszcze a moja mama... dużą fantazję, żeby bajki opowiadać. Moja mama ma taką, bo ja mam mamę też, która jest babcią. Ma też jedną bajkę ulubioną z buzi. O lisie, co na tej górze mieszka lis. On co roku się tam pojawiał i był wielki i rudy. Miał wielką, rudą kitę. Naprawdę, ogromną Maciuś. Rudą kitę. I zawsze się pojawia w ciągu lata. Wszystkie dzieci go się potwornie bawią. No bo taki wielki, rudy lis, jak się pojawi, gdzieś zbliży się do dziecka, no to wszystkie dzieci zawsze były przestraszone. No ale moja mama kiedyś tego lisa bardzo, bardzo chciała zobaczyć. I zapytała dzieci, czy może z nami pójść w te góry. Poszła z nami. Myśmy powiedzieli, że bardzo chętnie. Zaprowadziliśmy naszą mamę w te góry. I wyobraźcie sobie, gdzie był ten lis. Lis wykopał sobie wielką jamę z piachu. Wielką jamę w takiej dziurze górzystej, w takiej górze z piachu. I tam sobie siedzi. I moja mama zobaczyła tego lisa. Też potwornie się go przestraszyła, bo był ogromny, większy niż zwykłe lisy. Lisy nie są duże, tylko mają duże kity. A ten był bardzo, bardzo duży. Wyobraźcie sobie, co ten lis robi. Koło mojej mamy mieszkała taka starsza pani, która miała swoje kury. Co roku kupowała takie małe kurczaczki, hodowała je po to, żeby mieć kury. I ten okropny lis ciągle się z nią broczył i zabierał jej też kurczaki. Wyobrażacie sobie, jak ten lis przychodzi po kurczaka. Ten kurczak uciekał. Gdzieś tam próbował się schować, a ten lis potwór przychodził i wiecie, straszył te kurczaki. Wiecie, co ta starsza pani zrobiła? Ta pani starsza wzięła taką ogromną słomę. Wiecie, co to jest słoma? To jak się zboże ze mnie, to są takie gałązki, no takie właśnie słoma to jest. Takie, jak widzicie, jak to rośnie, jak rosną owies czy jęczmień, to rosną, to są takie patyczki cieniutkie. I jak one usną, to je nazywa się słoma. Ta pani starsza, bardzo mądra i bardzo zdolna pani, zrobiła sobie swojego lisa. Z tej słomy go zbudowała.
poskręcała nitkami i z piórek od kury, kury były kolorowe, białe, rude, czarne, skóry od wyrwała troszkę piórek kurą i zrobiła wielki ogon. Postawiła ten, tego swojego lisa przed bramą i kiedy ten prawdziwy lis, który przychodził, żeby jej kraść te małe kurczaki, zobaczył tak ogromnego lisa, wielkiego, z wielkim ogonem, po prostu uciekł, już nikt nie był. Podobała wam się bajeczka o lisie? Tak. A jeszcze opowiedzieć jaką? Aniołka. Znam o aniołka tego. Aniołka. Cokolwiek miały. Wyobrażacie sobie o aniołkach bajkę, co koniki miały? Widzieliście kiedyś anioła na koniku? Słuchaj, no to jest historia fantastyczna. Fantastyczna. Był kiedyś, był małe dzieci, to są takie aniołki. I one wszystkie, te małe dzieci, mają swoje anioły, takich stróży, którzy pilnują te małe dzieci, zwłaszcza dzieci, które są straszliwymi sobnikami. To każde dziecko ma takiego aniołka, który go tam pociąga i mówi, a tu nie, chodź, bo się oparzysz, tam nie, chodź, bo spada. A jeszcze tam gdzieś przesunie go, jak źle po drodze to dziecko. No i te aniołki, to są bardzo pracowite aniołki. Ale kiedyś im się zdarzył taki chłopiec, który kompletnie, no cały czas chuliganił, łobuzował, biegał, no po prostu był bardzo, bardzo ruchliwym dzieckiem. I cóż te anioły miały zrobić, kiedy ten chłopiec wyszedł na drabinie, gdzieś pobiegł do lasu, gdzieś pobiegł w inne miejsce. I co aniołki sobie wymyśliły? Aniołki sobie wymyśliły, że sprowadzą do nieba konika. Ale jak sprowadzić do nieba konika, jak niebo jest tak wysokie, konik na ziemi? Co te aniołki zrobiły? Wyobraźcie sobie, co one zrobiły. Zrobiły dziurę w niebie. No, one są takie, że mogą zrobić dziurę w niebie. Obgarnęły wszystkie chmury. Niebo to jest takie miejsce, gdzie są chmury. Odgarnęły wszystkie chmury, odgarnęły takie ciężkie chmury, czarne chmury, potem takie drobne chmuruszki. I zobaczyły białego konika. Pomyślały sobie, że ten konik będzie prawie jak chmura, że nikt nie zauważy. Zaczarowały tego konika. Tak czarowały, że aż ten konik podniósł się do góry. I wyobraźcie sobie, że te anioły pilnowały tego niegrzecznego chłopca, który był może, nie był niegrzeczny, ale bardzo, bardzo ciekawy. Wszystko mu się podobało. Właśnie, lubił kosić trawę, lubił biegać, jeździć rowerem. Anioły się tak zmęczyły, że już żaden nie chciał go pilnować. I dopiero ten, który sprowadził konika, miał szansę, żeby popilnować takiego chłopca. Bo był szybszy. Konik był takim Pegazem. Miał wielkie skrzydła. Widzieliście Pegaza kiedyś? Tak! No właśnie. Panie Kleksie. Panie Kleksie. A ja kiedyś widziałem Pegaza. I nawet ciągle o nim słyszę i czasami go widzę. No o właśnie, bo Pegaza też można zobaczyć czasami. Zwłaszcza chłopcy widzą Pegazy. Jak tak się oddalają szybko, to wtedy ten anioł musi się spieszyć. Wtedy wzywa na pomoc Pegaza, bo Pegaz ma wielkie skrzydła i machnie tylko raz, dwa i już chłopiec jest dogoniony, prawda? I pilnowany. No bo kto by was upilnował, jak wy ciągle tak spieszycie, gdzieś biegacie? Dziewczynki czasami się bawią, ale chłopcy to ciągle biegają, prawda? Trzeba mieć w niebie specjalnego konika Pegaza z wielkimi skrzydłami. To wymyśliły anioły, że tego z Pegaza stworzyły. I teraz mają tam takie pogotowie ratunkowe, który się nazywa Pegas. I on zawsze pilnuje chłopców. Wiecie już? To była kolejna, trzecia bajka. O czym jeszcze mam opowiedzieć? O niczym. Bardzo jesteście odważne. Bardzo się cieszę. Mogę wam jeszcze opowiedzieć. To jest bardzo długa bajka o niczym, nie? O niczym to mogłabym długo opowiadać. Słuchajcie, mogę wam jeszcze opowiedzieć o tym, gdzie my pracujemy. Tak? A kiedyś nas zobaczycie, jak włączycie telewizor.
teraz, jeśli czasem włączyć telewizor na to, czego najbardziej nie lubicie, czyli na wiadomości. Prawda? W to, co rodzice oglądają. I wtedy nas zobaczycie. Bo my najczęściej występujemy w tych wiadomościach. Ja lubię wiadomości, bo tam są wiadomości o sportach. O właśnie, to przed tymi sportami, wiesz, bo ja byłam taką panią, która miała zbudować w Polsce stadiony wielkie, te na Euro 2012. Idziecie, wybieracie się na mecze? Maciuś, będziecie oglądać? No moi bratki, mój brat był. No właśnie. Tata mi obiecał, że kiedyś. No właśnie, koniecznie musicie namówić swoich rodziców, żeby pojechali z wami do Warszawy albo do Gdańska, żeby zobaczyć taki wielki, nowoczesny stadion. Ogromny, to jest tak ogromny stadion, że wygląda w ogóle jest większy niż całe to Polsce. Ja na wakacje. Ma 55 metrów wysokości. 55, czyli jest większy niż to drzewo. Prawie tak. O, jest taki jak tamten pomnik na wysokość. Wyobrażacie sobie? Taki wielki stadion. Mieści się na tym stadionie 55 tysięcy osób. Czyli prawie pół Torunia. Pół Torunia weszłoby na ten jeden stadion. Ja byłam taką panią, która miała ten stadion zbudować, zaprojektować, wymyślić. Czasem my się pojawiamy właśnie w telewizji, żeby opowiadać o takich rzeczach. Możecie mnie zobaczyć. Teraz jak mnie zobaczycie w telewizji, to możecie krzyczeć rodzicom, że ja się z wami przywitałam, że byłam u was w przedszkolu. Będzie to wasze, będzie taka niespodzianka do rodziców, prawda? I że bajki opowiadałam. I że wam w ogóle opowiadałam bajki. Ale stadiony to nie bajki, stadiony są naprawdę i musicie się nie wybrać. A ja oglądałam taki pokaz na stadionie. Co oglądałeś? Taki pokaz na stadionie i ja zgubiłam wtedy bluzę, gdy szliśmy. No właśnie, a ty pewnie chodzisz pokaz na pokazy tutaj na żużel. Na żużel. Na żużel, na żużel, tak? Kto chodzi na żużel? A moje brat, kiedy ja oglądam. A teraz to ty jej musisz opowiadać bajki, bo jesteś starsza i mądra już. Pewnie już troszkę umiesz czytać. Tak, umiem. Ala umie. A kto jeszcze umie czytać? Proszę bardzo, co robi? Ja jeszcze o. Proszę bardzo.